w jaki sposób ewangelizuje Jezus. W tej wędrówce do Emaus można pokazać przynajmniej 4, może 5 takich ważnych punktów w tym procesie ewangelizacji, takim jak go podpowiada Jezus, w ewangelizacji robionej na Jego sposób. Pierwszy moment Kościół chętnie nazywa towarzyszeniem, ale to jest towarzyszenie ludziom, którzy właśnie utracili wiarę albo są w jakimś jej potężnym kryzysie. Odchodzą od Jerozolimy, czyli odchodzą od Kościoła, odchodzą od wydarzeń paschalnych, mają ich serdecznie dość, nie chcą więcej w tym uczestniczyć. Towarzyszenie im jest punktem wyjścia i ono ma formę słuchania. Przybliżył się i słuchał. I w tym słuchaniu też, myślę, bardzo ważne, zadawał pytania. Medytowałem nad tą Ewangelią, zastanawiałem się, kiedy ostatnio i o co pytałem człowieka, który odchodzi od wiary albo ją stracił. Kiedy ostatnio takiemu człowiekowi zadawałem jakiekolwiek pytanie i konsekwentnie trzeba by jeszcze zapytać, po co go pytałem. O co i po co? Jezus pyta i nie udaje, że słucha odpowiedzi. On najlepiej wie, co się stało w Jerozolimie, ale jest bardzo ciekaw odpowiedzi tych dwóch uczniów. I to jest to towarzyszenie. Drugi moment tej ewangelizacji nazywa się najchętniej w Kościele rozeznaniem. To znaczy Jezus przejmuje inicjatywę i objaśnia, zaczyna właśnie rozeznawać. Ale zobaczmy, że to rozeznanie, ono nie ma nic wspólnego z jakimś takim psychoanalizą dotyczącą postaw uczniów. Nie. Ono ma jedno pytanie, to rozeznanie. Jaki jest właściwy obraz Jezusa? Jezus nie robi jakiegoś rachunku sumienia swoim uczniom o tym, rachunku sumienia, który by dotyczył tego właśnie, że a że uciekli, a że nie trwali, a że niewierni, a że zestrachani, a że nie słuchali kobiet, które wróciły od pustego grobu. Nie, nic takiego. To nie jest rozeznanie. Rozeznanie dotyczy obrazu Jezusa. Mesjasz powinien był tak właśnie odkupić. On im tłumaczy, kim jest Mesjasz taki, jakiego pokazuje Biblia, Słowo Boga. Całe rozeznanie dotyczy tego, w jaki sposób Słowo wypełniło się w Jezusie. I tego dotyczy objaśnienie. To trzeba bardzo wyraźnie zobaczyć, bo nam się rozeznanie zupełnie z czym innym kojarzy. I na zupełnie inne rozeznawanie najchętniej się rzucamy w spotkaniu z ludźmi. Co powinni zrobić, a dlaczego powinni zrobić, a do czego ich Pan woła, a nie wiadomo jeszcze jak. Albo może być jeszcze, a jaki mają wobec Kościoła osąd, ocenę, dlaczego odeszli. Jezus nie mówi nic na ten temat do uczniów. Wszystko, co mówi, dotyczy Jego obrazu, kim On naprawdę jest. Tak, jak Go pokazuje Słowo, to jest bardzo ważny moment, to otwarcie Słowa. Słowo jest otwarte kluczem, którym jest osoba Mesjasza. To jest to, co jest rozeznawaniem. I potem jest trzeci etap, który jest chyba najmniej oczywisty, to znaczy najchętniej od niego uciekamy, to jest wejście w relację, która jest przedłużona. Przyszli do wsi, a on okazywał, jakoby miał iść dalej, ale go przymusili i on wszedł i został z nimi. To jest to, czego my się boimy jak ognia. Wydaje nam się, że można wiarę w kimś wzbudzić w trakcie jednego spotkania, najlepiej, żeby wszystko od razu się rozstrzygnęło. W ten sposób do ludzi podchodzimy, nie? Żeby w jednym spotkaniu załatwić wszystko. I Jezus nie załatwia wszystkiego w jednym spotkaniu, tylko spotkanie jest przedłużone.
przyjmuje ich gościnę, wchodzi w rzeczywistą relację. To jest w każdej sytuacji ważne, ale najbardziej jest ważne w spotkaniu z młodym człowiekiem dzisiaj. Dzisiaj młody człowiek, jeśli się z nim nie jest w żadnej relacji, nie będzie cię słuchał. I dopiero ta rzeczywista relacja prowadzi na koniec do połamania chleba, czyli do wspólnej Eucharystii. Zobaczcie, ile jest punktów, żeby dojść do tej wspólnej Eucharystii, która jest faktycznie pełnią wydarzenia ewangelizacyjnego. Nie? Ale ile jest rzeczy po drodze istotnych, we w takiemu najprostszemu oczekiwaniu. A jest problem, a tu odprawmy mszę świętą. No, można, nie? Tylko po co się potem dziwić, że to nie funkcjonuje i nie działa. Nie przeskakuje się etapów. W jaki sposób wyzwala się tę siłę, która tkwi w Ewangelii? W jaki sposób się ją wyzwala? Tak, żeby następował przyrost, żebyśmy widzieli życie tego organizmu, którym jest Kościół. Jak jest zdrowy, to ma rosnąć. W jaki sposób się wyzwala ten potencjał, ten dynamizm Ewangelii? No to dzisiaj Pan Jezus pokazuje nam nieco inaczej niż wczoraj w spotkaniu z Marią Magdaleną, inaczej w spotkaniu z tymi dwoma uczniami. Myślę, to też jest wskazówka, że do każdego jednak trzeba innego klucza. Inaczej z Marią Magdaleną, inaczej z Łukaszem i z Kleofasem. Nie ma jednej metody. Ale każde z tych spotkań coś ważnego pokazuje. Każde. Idź, czyń podobnie. Amen.